którym urzędasy opuszczają swoje biura i śpiewają kolędy na tarnogórskim rynku. To już nie jest trudna sprawa, natomiast za pierwszym, drugim razem zespół zbierał się z większymi porami. Teraz śpiewać jest łatwiej, bo ceny obserwatorów są przychylne. No jest taki czas, kiedy miasto podzielone na rewiry starostwa i urzędu miejskiego się jednoczą i wspólnie zapraszają do śpiewania kolęd. To jest fajne, tak powinno być częściej. We wspólnym świątecznym kolędowaniu urzędasów mieszkańcy dostrzegają jednak coś więcej. Tak powinno być, oni się z nami łączą. No z nami, a my z nimi. Burmistrz miasta stanął na wysokości zadania i nie był to jego pierwszy występ przed publicznością. To już tradycja, przecież po raz piąty kolędujemy na schodach tarnogórskiego ratusza i jak widać przyłączają się do nas kolejne grupy tarnogórzan. To cieszy. Cieszy także mieszkańców, którzy chętnie włączają się w ten świąteczny klimat. Jesteśmy nie pierwszy raz. Na wszystkich byliśmy i jesteśmy zachwyceni. Nasz rynek jest piękny. Na schodach ratusza i tarnogórskiego rynku kolędy rozbrzmiewały przez kilka godzin. Dla najmłodszych był to występ budzący wiele emocji. To było bardzo tak, motylki w brzuszku cały czas wirowały. Na szczęście występ wypadł rewelacyjnie, także dlatego, że tym razem pogoda dopisała. Dwa lata temu było chyba z minus 20 stopni, w tamtym roku było z minus 10, a w tym roku jesteśmy zadowoleni, nie? Zadowoleni jesteśmy, tak. Tarnogórski pomysł na świąteczny klimat przyciągnął do miasta ekipy telewizyjne, bo takie obrazki nie wszędzie można zobaczyć. Nie wszędzie, natomiast w naszym mieście jest to normalne. Jesteśmy bardzo wszechstronni, zwłaszcza w takim miejscu jak Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Miasta. Więc w takim nietypowym, choć godnym pozazdroszczenia stylu, tarnogórskie urzędasy wraz z przyjaciółmi życzą wszystkim wesołych świąt. Życzą śpiewająco.